Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej zadał pytania młodzieży z niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Co chcecie osiągnąć? Jakie macie cele? Do czego dążycie? Czy macie jakieś marzenia? Chełmska Biblioteka Publiczna chce dać szansę młodzieży z niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Rejowcu w zrealizowaniu tych pragnień. Są to ludzie młodzi, sprawiający wrażenie zagubionych, poszukujących celu i pozbawionych pozytywnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Dlatego propozycja udziału w warsztatach artystycznych i filmowych została przyjęta przez nich z nieukrywanym entuzjazmem i fascynacją. Uwierzyli, że mogą nie tylko uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, ale samodzielnie stworzyć autentyczne dzieło, które wkomponuje się w estetykę miasta. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalistów, doświadczonych twórców street art oraz operatora filmowego. Młodzież podzielona zostanie na dwie grupy warsztatowe – filmowców i muralistów. Podstawowym kryterium tego podziału będą zainteresowania i predyspozycje uczestników projektu, z którymi przeprowadzony zostanie cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Grupa filmowców będzie miała za zadanie rejestrowanie za pomocą kamery umieszczonej w dronie przebiegu warsztatów muralistów, którzy z kolei dowiedzą się, w jaki sposób powstają malowidła ścienne w rozmiarze XXL. Złomowisko. Miejsce uwalniające artystyczne wizje, nieograniczające pomysłów i pozwalające na całkowitą swobodę. Stanie się terenem zajęć praktycznych. To tu młodzi artyści nauczą się różnorodności technik i stylów murali oraz opanują sztukę pracy z kamerą i filmowe rzemiosło. Dzięki temu będą wspólnie z profesjonalnym twórcą street art ożywiać miejski mur i tym samym staną się współtwórcami wielkiego dzieła, pierwszego muralu w Chełmie, legalnie wpisującego się w przestrzeń miasta z pełnym przyzwoleniem i poparciem ogółu. Umożliwią mieszkańcom miasta codzienne obcowanie ze sztuką. Ukryją trudną do zaakceptowania brzydotę i szarzyznę. Będą krzyczeć z ulicznej ściany kolorami i radosną treścią oraz wzbudzać pozytywne emocje. Innowacyjność projektu polega na sposobie rejestrowania przebiegu warsztatów artystycznych, odmiennym spojrzeniu na obraz dzięki zastosowaniu różnorodnych technik filmowania, m.in. timelapse. Obraz rejestrowany z lotu ptaka to próba uwolnienia sztuki wizualnej, wyniesienie jej ponadprzeciętną. Zwieńczeniem projektu będzie krótkometrażowy film, barwny mural oraz multimedialna wystawa zorganizowana na ścianie interaktywnej w bibliotece. Uroczyste odsłonięcie muralu i premiera filmu, którym towarzyszyć będą koncerty muzyczne, odbędą się podczas Tygodnia Akademii Orange.